przedszkolaki zawładnęły Miejskim Ośrodkiem Kultury. Tak, dzisiaj organizujemy, właściwie już od 6 lat organizujemy koncert dla naszych rodziców. To jest koncert świąteczny. W tym roku po raz pierwszy jest to noworoczny koncert Kochajmy Dzieci. Pewna piękna piosenka Kochajmy Dzieci zainspirowała nas, żeby w tak piękny sposób, z taką niespodzianką dla rodziców rozpocząć nowy rok. Kto to wszystko przygotował? Oczywiście nauczyciele i pracownicy z przedszkola Niezapominajka. Jedna z nauczycielek napisała scenariusz, a głównymi aktorami i tak myślę sobie, że dzięki nim ten koncert będzie taki piękny, to są oczywiście nasze przedszkolaki. Zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego.